Drodzy, pomimo tego, że nie jest nas dzisiaj dużo, chcę mówić o dalej z listu Jakuba, chcę mówić o potrzebie mądrości. Pamiętacie, Jakub to jest jego list jest takim listem, który, który nazywany jest, że nawiązuje do kazania na górze Pana Jezusa. Tam jest bardzo dużo, na 108 wierszy, 54. Połowa zawiera taki tryb nakazujący, polecający, żeby Boże dziecko, Boży człowiek coś robił, w jakimś konkretnym kierunku zmierzał. I wręcz Jakub tutaj, pisząc ten list, nakazuje, wzywa do tego chrześcijan. I Zachęca z jednej strony, bardzo mocno zachęca, abyśmy się nie bali, nie trwożyli, kiedy przechodzimy do świadczenia. Słuchaliśmy tutaj tych świadectw, które brat Bolesław czytał. Wiecie, że groch chrześcijan woła, przyjdź Panie Jezu. Oni już nie chcą tu być. Oni doświadczają tak strasznych cierpień, tak strasznego odrzucenia, tak strasznej nienawiści. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. My jeszcze mówimy, nie jest źle, a oni nie mogą się doczekać, żeby Jezus powrócił. Tak więc powinniśmy mieć tą, tą świadomość. Jakub mówi: Te doświadczenia sprawiają w życiu Bożego Dziecka wytrwałość, aby nie zatrzymał się, aby szedł dalej, tak jak mówi Boże Święte Słowo. Jakub pięknie nas naucza na temat modlitwy, co ostatnio mówiłem. Takiej, Finej to nazwał bodajże, taka przemagająca, skuteczna modlitwa. Kiedy modlę się, jak Eliasz, kiedy wołam do Boga i Bóg przychodzi i czyni cuda. Odpowiada na modlitwę. Bo przecież nie chodzi w modlitwie o to tylko, żebyśmy przedłożyli prośby, ale przedkładamy prośby po to, aby te prośby były przez Boga wysłuchane. I ostatnio na ten temat mówiłem, co, na co Jakub wskazuje, żeby Twoja moja modlitwa mogła być wysłuchana. Pięknie Jakub naucza na temat języka, naszej mowy. Dwie lekcje temu na to poświęciliśmy, że. Nasza nierozważna mowa, zła mowa, obmawianie. Jest jak, no, Jakub mówi, może rozpalić taki ogień, że będzie trudno to ugasić. I mówi: kontrolujcie, bądźcie tymi, którzy pilnują swojej, swojej, swojej mowy. Jakub mówi też o potrzebie mądrości. I o tej mądrości znowu. On to jakby tka te różne myśli na przestrzeni całego listu. Nie jest tak, że rozpoczyna coś i kończy, i przechodzi do następnego tematu, tylko rzuci myśl, a później ją dalej kontynuuje, a po drodze jeszcze wrzuci kilka nowych myśli, które też później dalej kontynuuje. Dlatego tak czasami trudno jest zebrać czy też określić, ten, ten list, ale nam to nie przeszkadza, bo możemy wydobywać całą głębię Bożej mądrości z tego listu i to, co Duch Boży włożył w serce Jakuba, aby nam przekazał to. I w piątym wierszu pierwszego rozdziału Jakub mówi: Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga. Który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Moi drodzy, nie wiem, jak Wy. Potrzeb... Ja potrzebuję mądrości. W wielu sytuacjach potrzebuję mądrości. Potrzebuję mądrości w rozmowach z Tobą, z innymi ludźmi. Potrzebujemy mądrości, Bożej mądrości. Potrzebujemy mądrości w pracy. Potrzebujemy mądrości gdziekolwiek jesteśmy, gdy coś załatwiamy. Jutro mam być podpisany akt notarialny. I niby prosta rzecz, ja tam mam go podpisać, mamy się spotkać, ale pomimo wszystko, gdzieś pewien dreszczyk, jakieś tam napięcia jest. I modlę się Boże, daj, abym to zrobił w taki sposób, tak się zachował, żeby to było tak, aby Tobie to przyniosło chwałę. Bo chcę jeszcze z tym naszym darczyńcą trochę porozmawiać, chcę z nim tu usiąść i tak dalej. Boże, potrzebuje od ciebie mądrości. Słuchajcie, tu jest napisane, jeśli komuś z Was brak mądrości, to nie mów, nie mam mądrości, ale poproś Boga o mądrość. A tu jest także dana obietnica, że Bóg obdarza chętnie i udziela swojej mądrości. Ale zwróćmy uwagę, udziela tym, Którzy proszą z ufnością, że jeżeli będę prosił o to Boga, to znaczy, że Bóg tak obiecał, on mi tą mądrość na daną sytuację, na ten czas on mi ją da. Czasami <laughs> mówimy: No, jak ja się zachowam, kiedy przyjdą trudne sytuacje. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi: Gdy Was będą wodzić przed sędziów, przed królów. Nie próbujcie sobie układać, co tam powiecie. Ale we właściwym czasie mój Duch, który jest z wami, Duch Święty, On was pouczy, co macie mówić. Czyli nie jestem sam. Ty nie jesteś sam w różnych trudnych sytuacjach i jak będą różne trudne sytuacje, a sądzę, że będą, to jest nieuniknione. Oto Bóg obiecuje, że da nam mądrość. Ale ja muszę o nią zabiegać ja muszę o nią prosić mnie musi na niej zależeć i wiem że Bóg jest chętny mi ją dać w Liście do Rzymian 10 12 jest napisany gdyż jeden jest pan wszystkich bogaty dla wszystkich którzy go wzywają ale popatrzcie, kiedy chcę coś od Boga otrzymać. Niektórzy mówią, ty nie musisz w ogóle Boga o nic prosić. On i tak wie, co ty potrzebujesz. To po co ty go prosisz? Co On nie wie? No ale nigdzie w Piśmie Świętym nie znajduje potwierdzenia dla takiego stanowiska, wręcz odwrotnie. Chociaż Bóg wie, Bóg chce wiedzieć, czy Ty i ja tego pragniemy, czy nam na tym zależy. No to po co? Bogu należy się chwała. No wszyscy o tym wiedzą, a Bóg chce, żebyśmy tą chwałę oddawali Bogu. Bóg chce, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń. No przecież, Boże, Ty wiesz, że ja Cię kocham. A on mówi, jeśli mnie kochasz, to bądź temu posłuszny. Proste, a czasami skomplikowane dla ludzi, którzy próbują szukać dziury w całym. Jak mówię, spotkałem takich ludzi. Niektórzy mówią tak: No, ja rozumiem, choroba, jakieś tragiczne, no to wtedy zwracaj się do Boga, ale z durami, jakimiś drobnymi rzeczami, po co ty się do Boga zwracasz? Boga to interesuje? No, mądrość to jest poważna rzecz. Ale ja wierzę, że Boga interesuje absolutnie wszystko, co dotyczy Twojego i mojego życia. Boga interesuje, jak się czujesz, jak się masz. Boga absolutnie interesuje wszystko, co cię cieszy, co cię smuci, z czym masz problem. A więc, jeżeli brak mądrości, jestem zachęcony przez Jakuba, aby o nią prosić, ale prosić tak, aby nie wątpić, może mi Bóg da. No, może, a, a może nie da. Nie, on tu mówi, jeżeli ktoś ma wątpliwości, jest jak miotany, jak fala, mówi, taki człowiek nic od Boga nie odbierze. A więc kiedy modlę się i mam świadomość, że modlę się zgodnie z wolą Bożą, to na przykład możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, na piątym rozdziale, jeżeli o coś modlę się zgodnie z wolą Bożą i to wiem, że Bóg mnie słyszy, i On mi to da, właściwie już mi to daje, kiedy go o to proszę. Popatrzcie, kilka rzeczy, o których Jakub tutaj mówi, jak Bóg daje, udziela, chętnie, bez wypominania tym, którzy go proszą. Czyli jest chętny, nie wypomina, że nam coś dał, myśmy wzięli, a później straciliśmy. Zgubiliśmy to. Bywa tak? Radujemy się czegoś, doświadczamy z Bogiem, a później nagle przychodzą nas jakieś wątpliwości i biorą górę. Już przecież mieliśmy to, radowaliśmy się. A teraz mamy wątpliwości. On nie wypomina. On jest gotów nas obdarowywać, kiedy przyjdziemy z ufną wiarą do Niego. Bez powątpiewania. Przypowieścia. Salomona w drugim rozdziale, w wierszu szóstym w ogóle e, przypowieści mówią dużo o mądrości. Dużo o mądrości. W wierszu szóstym jest napisane tak, ponieważ to Pan daje mądrość. Od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Pan daje mądrość. A więc chcę się Chcę iść do źródła mądrości, wszelkiej mądrości. Słuchajcie, nikt z nas nie zostanie nieusatysfakcjonowany, bo jest napisane, że Bóg ukrył w Chrystusie wszelką mądrość, jaka jest. Chrystus jest Bogiem. A więc tyle, ile mogę przyjąć, ile mogę ogarnąć, On jest gotów mi udzielić. A więc Jakub już na samym początku wspomina, zachęca nas do szukania mądrości, do prośby o mądrość. I w trzecim rozdziale rozwija, jak kontynuuje temat mądrości. I tutaj nam zwraca uwagę na <laughs> mądrość, jak ją nazywa z góry i z dołu. Tak bym to ogólnie nazwał. Mądrość, która pochodzi od Boga i mądrość, która pochodzi od złego. Tak zwana chyba pseudomądrość. W trzecim rozdziale od 13 wiersza czytamy tak: Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności. Cechującej mądrość, jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tymi, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. A więc Jakub ostrzega nas tutaj. Dobrze, że prosicie Boga o mądrość, i mam tą świadomość, że jeżeli. Proszę Boga o mądrość, on da mi mądrość od siebie z góry, prawda? To jest tak jak sprawa z Duchem Świętym. Jeżeli będziesz prosił o Ducha Świętego, nie bój się, że otrzymasz coś od przeciwnika. Tak mówił pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 11. rozdziale. Kto może myśleć, że prosząc Ojca o Ducha Świętego, o chleb, o błogosławieństwo otrzymasz węża, skorpiona czy kamień? To jest niemożliwe. Tak samo, kiedy proszę o mądrość od Boga, otrzymam mądrość Bożą. Ale Jakub ostrzega też, że jest taka mądrość, nazywają ją takimi trzema przymiotnikami przyziemna, zmysłowa i demoniczna. Kompletnie nie mająca nic wspólnego z Bożą Mądrością. Czym charakteryzuje się ta y, zmysłowa, ciel, y, przyziemna, demoniczna? Ona charakteryzuje się za, zazdrością. Zazdrość połączona jest często z goryczą, w stosunku do innych, kłótliwością. Wiecie, tam są tej ziemskiej, przyziemnej, zmysłowej są ambicje, które nie znajdują upustu. Później też Jakub mówi w czwartym rozdziale: Prosicie, a nie macie, bo źle prosicie. Szukacie swojego. I tam rodzi się później wszelki zły czyn. Tam, gdzie jest zazdrość. Zresztą chyba zazdrość, gdzieś to przeczytałem i muszę się chyba z tym zgodzić, że zazdrość jest taką to jest takie ukrycie się pychy człowieka w zazdrości. Ma pewne ambicje, pragnienia i, a później jest inaczej. Kain i Abel. Zobaczcie, do czego prowadzi zazdrość. Nawet o dobre rzeczy, o Boże błogosławieństwa. Kain z powodu zazdrości, że to Bóg błogosławił Abla, nie jego, zabił swojego brata. Czy w ten sposób on mógł uzyskać błogosławieństwo? Został przeklęty, wygnany. Żydzi z zazdrości wydali Jezusa na śmierć. Bo Jezus miał więcej zwolenników, więcej entuzjastów niż oni. A później, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, w wielu miejscach, gdzie apostolskich, możemy przeczytać. Gdy całe miasto przyszło słuchać apostołów Żydzi podburzali innych, aby nie słuchali apostołów. I bywało tak, że wielu wpływowych ludzi, zrażonych, zarażonych tą nienawiścią, tą zazdrością, podburzali i odwracali ludzi od słuchania Ewangelii. To nam pokazuje. I Jakub nas ostrzega, uważajmy, uważajcie na to, aby nie było w was zazdrości, która cechuje tą przyziemną, zmysłową. To słowo zmysłowe to jest słowo, które też oznacza cielesnego chrześcijanina. Psychikos, to jest właśnie to słowo. Chrześcijanina, który no, nie dojrzewa, ciągle nie dojrzewa, ciągle gdzieś tam jest Przypominam sobie taką sytuację, jak rozpoczynałem służbę w Ustroniu, zostałem drugim pastorem, dzisiaj to się nazywa pastor pomocniczy, rozpoczęła się służba wśród uzależnionych, wielkie ewangelizacje, spotkania, przywożeni alkoholicy i nie poproszono mnie, żebym nawet godziny miał z nimi, usłużył im. Inni się tym zajmowali. I wiecie, była, zaczęła rodzić się we mnie zazdrość. I pamiętam, jestem w mieszkaniu i puka ktoś do drzwi, i lider pyta Pastorze, czy mógłbyś nam pomóc? Bo akurat kogoś tam zabrakło wykładowcy, i mógłbyś tam przyjść. I... No oczywiście, ja nie byłem przygotowany. A do tego jeszcze byłem gdzieś tam poirytowany wewnętrznie. I tak sobie pomyślałem, no, dobrze, nie chcieliście. <laughs> nie mogłem się zgodzić, bo rzeczywiście nie byłem w stanie się przygotować. Ale wiecie, to odczucie takiej wstrętnej satysfakcji, wstrętnej, obrzydliwej. I on zamknął drzwi. A ja musiałem iść i powiedzieć: Boże, wybacz mi. Wybacz mi. Nie jest to mądrość z góry. Jest zmysłowa, jest demoniczna, jest zła. Niszczy moje serce i potrafię niszczyć innych. Zamiast uciszyć się przed Bogiem. Być wdzięczny i po prostu czekać na Boże dalsze prowadzenie. No, oczywiście, że później z czasem nie dostałem tylko godziny, ale dużo więcej. Ale to było brzydkie. Wstydzę się do dzisiaj tego. To nie znaczy, że nie muszę walczyć z zazdrością. Czasami bardzo mocno się z tym zmagam. Ale Bóg. Obiecuje nam zwycięstwo. Amen. Oto, moi drodzy, Jakub mówi: Popatrz i szukaj prawdziwej mądrości, w której nie ma tego elementu zazdrości wobec innych, tego szukania swego, tego bycia może na pierwszym miejscu. Mądrość. To słowo mądrość oznacza kogoś rozsądnego roztropnego. Kogoś, kto umie przewidzieć pewne rzeczy, widzieć je we właściwym świetle. I popatrzcie, Jakub, my byśmy może powymyślali różne rzeczy na temat mądrości. O Ten, który dużo wie, to jest mądry. I to są dwie różne rzeczy. Można dużo wiedzieć i nie być mądrym. Wiedza nie jest sama w sobie mądrością, jest wiedzą. Mądrością jest dopiero to, co ja z tą wiedzą, jak ja ją pożytkuję, co ja z nią robię, czy ja według tej wiedzy żyję i postępuję. To jest mądrość. To jest mądrość. Wiecie, taka historia jest: wojska Dawida obległy jedno miasto. Nie było mądrego. To miasto by zginęło i, i wojsko Dawida z Joabem na czele by wybili wszystkich, bo oni ukryli jakich, jakiegoś wichrzyciela. I tam jest napisane i wstała mądra kobieta. Ciekawe, nie facet. Kobieta. Stała mądra kobieta. Stanęła na murze i woła Joabie, ty tam rządzisz? Co ci to miasto zrobiło. Żyło sobie spokojnie w Izraelu, a ty teraz chcesz go zburzyć i zabić jej mieszkanie. Co? To mi Oj, to miasto mi nic nie zrobiło. No to dlaczego nas atakujesz? Bo tam jest taki człowiek. No wiecie, Joab zaczął myśleć, bo ta kobieta zaczęła mądrze mówić. I to ten człowiek z powodu tego człowieka? Wiecie, jak to się skończyło? Głowa tego człowieka wylądowało za murem. Joab odstąpił. Miasto zostało ocalone, bo znalazł się ktoś mądry, aby dać mądrą radę, mądrze zadziałać. Mądrość, która jest z góry, jak pisze Jakub, ona objawia się przez dobre postępowanie w uczynkach nacechowanych łagodnością i mądrością. A więc muszę. Tak sobie przystawić taką miarę, jak ja postępuję. Jest czysta, czyli szczera w miłości, miłująca pokój, czyniąca pokój. Ta mądrość od Boga, od Ducha Bożego jest łagodna, jest ustępliwa, jest pełna miłosierdzia, pełna dobrych owoców, niestronnicza i nieobudna, nie jest zakłamana. Brakuje. Wam mądrości pisze Jakub, proście o nią Boga. Sprawdźcie, czy tak to wygląda w waszym życiu. Parafraza Nowego Testamentu tak oddaje ten fragment. Jeśli jesteście naprawdę rozsądni, żyj, żyjcie tak, aby tylko dobro mogło z was wypływać, i nie chwiejcie się w tym, co robicie. Będzie to dowód waszej mądrości. W żadnym jednak wypadku nie przechwalajcie się swoją mądrością i dobrocią, gdy jesteście zgorzkniali, zazdrośni i samolubni. Byłoby to najgorsze kłamstwo. Mądrość płynąca od Boga nie ma nic wspólnego z zazdrością i samolubstwem. Są to cechy ziemskie, cielesne, pochodzące od diabła. Bo tam, gdzie panuje zazdrość i biorą górę osobiste ambicje, rodzi się chaos i wszelkie zło. Mądrość pochodząca z niebios jest przede wszystkim czysta, pełna delikatności, pogodna i miłująca pokój, rezygnuje ze swego, jest szczera, bezpośrednia i uczciwa, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków. Ludzie, którzy przynoszą pokój, będą mogli zbierać plony dobrego i prawego życia. A więc mądry, rozsądny człowiek to nie ten, który dużo wie, ale ten, ale ten w jaki sposób żyje, jak postępuje wobec Boga i ludzi. Mądrość to wiedza wprowadzona w życie. Nie zapominaj, synu, mej nauki, pisze Salomon w przypowieściach 3.1. I niech twe serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Podaj, że przedwczoraj rano tak. Usiedliśmy z Grażyną, żeby przeczytać wspólnie jakiś fragment Bożego Słowa i pomodlić. I czytaliśmy o siewcy. Ileż razy ja już o tym siewcy czytałem. Ileż razy pewne historie czytam, ale wiecie, to jest tak jak z chlebem. Jem go codziennie i ciągle mi się go chce. Nie wiem, czy wam też, ale lubię chleb i lubię ziemniaki. I mogę zjeść ziemniaki w różnej postaci. W każdym razie czytamy ten fragment. Czytamy ten fragment. Znany fragment. I wiecie, tak jakby mnie coś uderzyło. Łukasz 8:18, tam gdzie jest ta historia, jakby coś wyskoczyło, nie dosłownie. Tam jest uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, Jezus mówi: uważajcie, jak słuchacie. Bo nie chodzi o to, żebym zdobył kolejną porcję wiedzy, coś nowego się dowiedział. Uważaj jak słuchasz. Po co? Chodzi o to Panu Jezusowi, ile z tego, co posłuchałeś, zrozumiałeś, wprowadziłeś w swoje własne życie. Zachowanie, postępowanie, i o to chodzi. Mogę czytać Biblię codziennie i nic z tego nie mieć. Jeżeli nie jestem posłuszny Słowu, które czytam. To pierwsze muszę go zrozumieć, oczywiście. To studium kaznodziejskie jest między innymi po to, aby zmobilizować nas do uważnego studiowania Biblii, tak, aby prawda Bożego Słowa była zrozumiała przez nas. Ale zrozumieć, to jest dopiero gdzieś tam jakiś etap. Po to poznaje Słowo, aby według Niego żyć. No przecież chyba Jakub też o tym mówi, nie? W końcówce pierwszego rozdziału. Człowiek, który przygląda się w lustrze, słowa. A, tak patrzę w to lustro, mówię, o tu mi brakuje, tam mi brakuje, tam też. A później odchodzi i zapomina. Nic nie zmienił w swoim życiu. Nic. Lata mijają, nic nie zmienił. Uważajcie, jak słuchacie. A jak brzmią, brzmią końcówki do zborów w Azji, pamiętacie? Do każdego zboru. Tak się kończy list do każdego zboru. A tak, jak tam jest? Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Wiecie, to, to nas łamie, powinno nas łamać, to powinno nas nami wstrząsnąć. Ile z tego, co poznajemy, z Bożego Słowa wprowadzamy w czyn. Czy to zmienia mój sposób myślenia, mój sposób postępowania i mówienia, czy ja nadal ciągle, mówię, fajne było, ale dalej jestem taki, jaki byłem? Ale to, to już nie jest mądrość. Biblia to nazywa jak chyba głupotą brakiem rozsądku. Bo przecież pan Jezus mówi, pamiętacie w Ewangelii Jana że nie ja was będę sądził. Tak? Ale co nas będzie sądzić? Słowo, które do was powiedziałem, ono was osądzi w dniu ostatecznym. Każdego człowieka. Dlatego też popatrzcie, co Jakub pisze w trzecim rozdziale, wierszu pierwszym. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak. No już tam później jest mowa o, o mowie. Wszyscy się potykamy, upadamy. I on przestrzega: Uważajcie, bądźcie. Wiecie, jak czytam, przy, 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 przypominam sobie to słowo, to, to gdzieś tam. Wie Boże, pomóż. Uważajcie. Popatrzcie, my mówimy, świadczymy i mówimy: My poznaliśmy Pana. Mówimy ludziom i dobrze, że świadczymy ludziom. Stajesz się nauczycielem dla innych. Pytanie jest, jak żyjemy? Jak ufamy? Czy jesteśmy zwycięzcami? Czy stajemy się bardziej dojrzali i podobni do Jezusa w naszym życiu? Bo taki jest cel. List do Rzymian. Między innymi list do Efezjan, abyśmy się stawali podobni do obrazu kogo? Jego syna, Jezusa Chrystusa. Ile z tego, co poznajemy z Bożego Słowa, wprowadzamy w życie? Czy nadal zachowujemy się jak niemowlęta lub dzieci, które są niedojrzali? Ta mądrość z góry, tą mądrość z góry pokazujemy przez dobre, właściwe postępowanie nacechowane łagodnością i mądrością. Salomon, podobnie jak Jakub, jak już czytaliśmy w tym drugim rozdziale wierszu szóstym, wzywa do szukania mądrości od pierwszego rozdziału. Jak przeczytacie pierwszy do siódmy rozdział przypowieści Salomona. 16 razy Salomon mówi: Mój synu, mój synu, zwróć uwagę na przykazania ojca i matki, mój synu, szukaj mądrości, mój synu, postaw sobie za cel, bądź gotów zostawić wszystko, aby tylko zyskać mądrość. Dlaczego? Bo Salomon wie, że ktoś, a szczególnie jeśli chodzi o nasze dzieci, to nabędzie mądrości za młodu. Ta mądrość Boża, która połączona jest z bojaźnią przed Panem, respektem i czcią dla Boga, uchroni go od złego towarzystwa, uchroni go od złego zachowania, bo nabył mądrości, kiedy był mały, ale nierozważny. Wiecie, i tak pięknie Salomon tam definiuje też głupotę, która jest rozpustna. Która jest, uważa, że może robić wszystko bez żadnych konsekwencji. A więc wzywa Salomon, zachęca Salomon do tego, aby szukać mądrości. Popatrzcie, pierwszy rozdział przypowieści Salomona, drugi wiersz. Te przypowieści, o których on mówi, zebrane dla poznania mądrości i karności. Dla zrozumienia wywodów rozumu. Ja myślę, rodzice powinni studiować co najmniej pierwszych siedem rozdziałów. Ze względu na swoje dzieci. Wiecie, ja to teraz odkrywam, Chociaż myślę, że staraliśmy się wychowywać nasze dzieci tak, aby mogły podobać się Bogu. I tam była karność, tam była dyscyplina. Pamiętam, jak kiedyś mojemu tacie powiedziałem tak, Tatuś, dziękuję ci za to, że czasami mi przyłożyłeś. Dzisiaj tego nie wolno podobno robić. A on mówi, idź, nie wygłupiaj się. Taki był speszony i w ogóle myślał, że ja sobie żartuję z niego. Ale ja mówiłem to poważnie. Karność jest potrzebna. Jakkolwiek młody człowiek musi mieć jasno postawione granice. I on musi wiedzieć, że nie wolno tych granic przekroczyć, bo później są konsekwencje. I mądrość polega na tym, że rodzice postawiają, stawiają granice i pilnują, żeby nie były przekroczone. Ale nierozsądek polega na tym, że chociaż stawia się granice i tak nie ma żadnych konsekwencji i oczywiście myślę, że doskonale mnie rozumiecie. Chodzi tutaj o pełne miłości, zdrowe, właściwe kształtowanie i wychowywanie, zgodnie z drogą, którą ma iść moje dziecko. Ja muszę wiedzieć, znać tą drogę, sam tą drogą iść. I chcę, żeby one szły tą samą drogą. Ja poddaję się Bożej dyscyplinie. I tego wymagam od moich dzieci. No teraz to wiecie, ale rozumiecie, o co chodzi. Nie bójmy się tego, drodzy. Bóg daje autorytet rodzicom. Prawo. aby młodzi nabyli poznanie i rozwagę, a prostaczkowie roztropności. Tak tu jest napisane. Zebranie dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Tak więc Salomon, popatrzcie, zaczyna w ogóle tą, te przypowieści. Salomon, syn Dawida. Syn mówi do synów. Tak jak on ma ojca, który go wychowywał, teraz on wzywa swoich synów i swojego syna. Wzywa go, aby szukał mądrości i karności które pozwolą mu prowadzić pełne zwycięstwa, pełne radości, pełne powodzenia życie i będzie zachowany od zła i od niebezpieczeństw. Siódmy wiersz tego pierwszego rozdziału przypowieści mówi tak, bojaś Pana jest początkiem, tu jest poznania, inne tłumaczenia, początkiem mądrości, głupcy pogardzają mądrością i karnością. Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauk swojej matki. One ozdobią ci głowę niczym wieniec, a na twojej szyi będą jak naszyjnik. Gdyby, mój synu, chcieli cię zwabić grzesznicy, nie daj się nabrać ich na mowę. Gdyby kusili, usiądźmy razem, urządźmy razem napad. Bez żadnych przyczyn zaskoczmy niewinnych, wchłońmy ich żywcem, niczym świat umarłych. Wchodźmy w całości, jak schodzących do grobu. Nagrabimy sobie wszelkich kosztowności, napełnimy łupem nasze domy. Weź swój los i rzuć go wraz z naszymi. Jedna kiesa niech połączy nas wszystkich. Nie idź, mój synu, w drogę razem z nimi. Trzymaj się z dala od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną ku nieszczęściu. Śpieszą oni, aby rozdać czyjąś krew. Różno jednak na przynętę posypano ziarnem sieć. Oni bowiem czyhają lecz na krew swoją własną, zasadzają się na swoje własne dusze. Popatrzcie, ci bezbożni, ci przestępcy. Oni myślą, że czyhając na życie innych, aby ich ograbić, aby pozbawić życia, tak naprawdę Bóg mówi, w swoim Słowie, tak naprawdę. Oni czyhają na własne życie i gubią własne życie i własną duszę. Czyli Salomon coś nam także radzi. Jeśli kochasz życie, życie od porażki i zagłady, a myślę, że jest taka piosenka o życiu, kochane życie coś takiego świecka piosenka. Ale chrześcijanin powinien kochać życie, bo życie jest darem. Oczywiście życie takie, które podoba się Bogu. Jeżeli chcę i kochasz życie, chcesz, żeby ono było na wieki, chcesz kochasz życie wolne, zachowane od porażki i zagłady. Salomon radzi, słuchaj i pomnażaj naukę. Zdobywaj wskazówki, uchwyć się ich i trzymaj się mocno. Nie garć nauką i pouczeniem. Nie garć tym. Wiecie, ja mówię tak, nawet świecki człowiek może coś takiego nam powiedzieć, co może przynieść nam pożytek. Powiem tak, Bóg może go użyć, żebyśmy coś zrozumieli. Nawet świecki człowiek. Jeżeli tylko mamy uszy na Stawione, aby słuchać, co Pan chce mi powiedzieć. Jeżeli nie chcemy słuchać innych, Bóg może w taki sposób zadziałać. A więc słuchaj i pomnażaj naukę, nie gardź nauką swego ojca i matki. I tutaj co chwila to pojawia się w tym pierwszym rozdziale, trzecim, czwartym, szóstym. Po drugie, nie garć mądrością, poznaniem i karnością. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Nie jest, kiedy widzimy zbuntowanych młodych ludzi. Zresztą dzisiaj to już. Wydawałoby się, ręce można załamać. Czym się dzisiaj w ogóle ludzie przechwalają? Powinni się wstydzić, a oni się tym chwalą. Ale ty, któremu zależy na życiu, na podobaniu się Bogu, nie garć mądrością, Bożą mądrością, mądrością słowa, poznaniem i karnością. Salomon mówi, szukaj jej i zabiegaj o nią. Bo bojaś Pana jest początkiem poznania mądrości. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, mówi w 12 i dziesiątym rozdziale. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. A więc słuchaj, nie garć, bój się Pana. Wiecie, to słowo bać się Pana jest, w ogóle, bojaś pańska jest szczególnym tematem Starego Testamentu, Nowego też. To jest ten właściwy szacunek do Boga, właściwa cześć dla Boga, która wyraża się posłuszeństwem dla Jego Świętego Słowa. Nie możesz bardziej okazać bojaźni przed Panem, jak przez to, że zachowujemy Jego Słowo. Respektujemy Jego Słowo. Bój się Pana. Po, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego to rozum. Dalej mówi, nie zadawaj się z, bez, z bezbożnymi, nie wchodź z nimi w komitywę. Świadcz im, Wzywaj ich do upamiętania, ale nie przyjaźnij się z nimi. Zachowuj słowo Pana. Przypowieści 4, 20 do 22, przypowieści Salomona tak, tak mówią. Zwróć uwagę na me słowa, mój synu. Nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Mądry człowiek. To jest człowiek, który poznaje słowo Pana i trzyma się go. Jest dla niego życiem. Zachowuj to słowo. I na koniec jeszcze przypomnę. Proś Boga o mądrość. Prośmy Boga o mądrość, bo Pan udziela mądrości. Z ust Jego wiedza i roztropność. Bóg ją daje tym, którzy jej usilnie szukają. Mądrości nie znajdziemy od tak. Tam Salomon w drugim rozdziale rozwija, mówi, musisz jej szukać jak ukrytych skarbów. Musisz podjąć trud i wysiłek. Wiecie, ta księga wymaga od nas wysiłku intelektualnego, duchowego, Ile ja mam z nią wspólnego w ciągu dnia? Czy pozwalam, żeby ta księga we mnie zaczęła to słowo we mnie mieszkać? No bo jeżeli od, te, od, je, od mocy tego słowa, prawdy tego słowa zależy moje tu i teraz i wieczność. Chciałbym. Ta mądrość Boża zachowa nas od drogi zła i od mowy przewrotnych ludzi. Chciałbym na koniec to, co Salomon mówi o, o głupocie. Zakończyć przypowieści 9 rozdział od 13 do 18 wiersza. Głupota. No, nie, on dziwnie tu pisze, nie wiem jak ten jest w Warszawskim. Głupota, ta kobieta robi tylko hałas. <noise> jest prostaczką, na niczym się nie zna. Siedzi u wejścia swego domu na wyżynach miasta i woła do przechodzących drogą kroczących przed siebie ścieżkami: kto prosty, niech tu wejdzie. A do tego, któremu brak rozumu, mówi kradziona woda jest słodka, chleb pokątnie zdobyty smakuje. Lecz zapraszony nie wie, że to miejsce cieni zmarłych, że wchodząc do niej skończy w głębi ich świata. Oczywiście on personifikuje głupotę. Tu nie chodzi o kobietę, chodzi o głupotę. Głupota taka jest. Obiecuje, wabi. Ale nakręte ścieżki a końcem jest zagłada, jest kraina umarłych. Ale mądrość Boga, ta z nieba, uchroni twoje i moje życie. Drodzy, chciajmy przez chwilę, po prostu przez chwilę, tam gdzie jesteś, tam gdzie siedzicie, pochylmy nasze głowy. Jeżeli pragniesz mądrości. Oczywiście chodzi o to, że Codziennie potrzebujemy prosić Boga o mądrość. Ale teraz może jest coś, że potrzebujesz mądrości. Zanim stąd odejdziemy, poproś Boga o mądrość, o radę, o wskazówkę, o światło. Haleluja. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny. Ty wiesz, jak bardzo każdy z nas potrzebuje Twojej mądrości, mądrości z góry, z nieba. Tak, Panie, modlę się, abyś rozświetlał nasze serca i umysły przez prawdę Twojego świętego Słowa, abyśmy mogli nabyć mądrości i roztropności, abyśmy otrzymali radę i wskazówkę od Ciebie, Panie, w różnych sytuacjach, w tym co przeżywamy. I dziękujemy Ci, że Ty udzielasz nam mądrości i łaski. I Ty dasz nam radę i wskazówkę. I już teraz Ci dziękujemy za mądrość, za odpowiedź, Panie. Bo Ty dajesz chętnie, bez wypominania, obdarowujesz tych, którzy Ci ufają. Tak dziękujemy Ci, Panie. Tobie niech będzie chwała. Amen.